Tylko władza z bogatego świata od szatana. Policja właśnie służy szatanowi, świadkowie Jehowy, adwentyści, wszyscy służą szatanowi. Aby nie olśnił ich blaskiem Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg prawdziwy, Boga prawdziwego. No i litera prawa, przymierze, zawarliście. Także u świadków Jehowy, jak mnie wykluczyli, to ja dostałem skrzydeł, jak wolny, jak piórko. No bo Jehowa, uciekłem od Jehowy, bo widziałem, że tam jest fałsz, obuda. Ale straciłem rodzinę, bo demony od Jehowy też nie pozostawią tak bez za nic, tak? Zdradza się Jehowę, no to ostracyzm. I dwóch braci świadków Jehowy nie chce ze mną rozmawiać, bo Jehowa zakazał. Ale dobrze, nie ma tego złego, bo Józefa sprzedali do Egiptu bracia i teraz mam czas, żeby przekazywać prawdy Chrystusa. I rozmawiać z moimi braćmi i cieszyć się, bo jeszcze prawdziwa radość do mnie nadejdzie. Jak kłamstwo traci moc, to srebrzanka też kłamie jeszcze bardziej jak czarne okładki. Tu jest zainteresowany, tu są świadkowie Jehowy, tak, krawacik, no i spódnica, wiadomo. I wciągnęli go, dali mu broszurkę, żeby rozmawiać, żeby go do firmy Jehowa przyjąć. Także pranie mózgu, półtora roku studiowanie książki, będziesz mógł żyć w raju na ziemi. I ochrzenie ze strachu przed Armagedonem. Tak było w moim życiu w 1993 roku. Zacząłem studiować ze świadkami Jehowy, bo takie procedury. No i mi tam rzucali tego ze stołu Jehowy. I duch prawdy, gdy po 6 latach chciałem sobie zrobić rachunek sumienia i znaleźć prawdziwego Boga, nie? Jak nie Jehowa nie jest Bogiem prawdziwym, to kto jest? Amerykański Jehowa nie jest ojcem Jezusa, tylko to jest firma fałszywych. Mateusz 7,15, już katolicy o nich filmy nagrali. Czy trzeba być świadkiem Jehowy, żeby przejść Armagedon? No nie trzeba być. Kto świadkiem Jehowy jest, to na pewno zginie, bo Dornik nie żyje, był świadkiem Jehowy, taki pobożny, nie? Prostner, który mnie wykluczał, też nie żyje. To co, miliony dzisiaj obecnych nigdy nie umrze, umierają. Pokolenie z 1914 roku Armagedon mieli przeżyć, a już nie wymarli. Książka Będziesz mógł żyć w raju wiecznym na ziemi nie spełniła się. Co 2 lata koniec świata. Czyli koniec kłamstwa świadków Jehowy nadchodzi. Będą wrzuceni jako jezioro, do jeziora ognia. Ich system, tak samo lepera zamordowali. Uderzą pasterzy pomniejszych. Aby ciało kierownicze się rozpadło, to ich firma się rozpada. Bo u nich ciało kierownicze 8 tych papieży w Orlejku, to jest jak papież w Watykanie, tak? A to są marionetki pociągające za sznurki, bo wiadomo, że oni tam nie rządzą. To rządzi w nich grzech i żąda władzy jak Kajfasza, nasze. Także Jezus wie, kiedy czas im się skończy i świadkowie, którzy nie pójdą za barankiem, będą biedni, bo Jehowa ich uśmierci na 1000%. Ja o tym wiem, bo Jezus mi to objawił, bo jestem Jego synem. Jezus mnie wskrzesił fizycznie, otarłem się o śmierć i żona odeszła, wzięła 2 synów 27 lat temu. Także Jezus buduje moją rodzinę, Psalm 127, jest tym prawdziwym, żywym Chrystusem, którego ja wierzę, nie katolicki, co do roczku nie dożywa Chrystusek, nie świadków Jehowy, który został tylko jako anioł, zrobili z niego anioła, a on jest dla mnie królem, jest nauczycielem, jest światłością, czyli prawdą, wersety dla świadków Jehowy, których kochamy, bo świadkowie, jak się nawrócą w Dzieje Apostolskie 9,5, to będą nawracać, głosić jak Paweł, takie będą mieć potężną wiedzę z tego, narodził się wiedza od Chrystusa. Łukasza 21,15-28, głowa do góry. Każdy świadek Jehowy jest powołany przez Amerykę, tak samo jak ksiądz jest powołany, kapłanem przez mafię Watykanu. Ale zbory Chrystusowe, Rzymian 16,16, gdzie są? No jest jeden, Uszulka, Dorotka, ja i Zbyszek, jest jeden zbór. Także Mateusz 18, rozdział od 15-20, jeśli macie coś przeciwko starszemu zboru księdzowi, mówcie, powiedzcie w 4 oczy, co wam nie pasuje, zobaczycie, jak duch prawdy działa i zobaczycie, co z wami zrobią. I zobaczycie, kim są księża, pastorkowie adwentystów i od świadków Jehowy starsi. To ci, co was zastraszyli i dali wam fałszywą nadzieję, bo Efezjan 4,4 jest jedna prawdziwa nadzieja. Ja mam nadzieję na doskonałe rodziny, które mają żyć w raju na ziemi, bo Adam stracił raj. A drugi Adam, czyli Chrystus, 1 Koryntian 15 rozdział, od 20 do 23. I Chrystus teraz już wskrzesza swoich uczniów w Jego prawdzie, Jan 8,32. Czy prawda Jezusa może uśmiercić? No jasne, że nie. Czyli Noe przeżył zagładę bezbożnych ludzi i w arce uratował swoją rodzinę. Czyli teraz to ma prawdę Jezusa 100%, to przeżyje jak Noe.
i druga śmierć nas nie dotyczy. Czy te miliardy, miliony reklam, miliardy strażnic, te religie, tysiące religii, którzy mordują kłamstwem. Dlaczego nie bójcie się tych, co zabijają ciało i nasz oręż nie jest cielesny. Mateusz 10 rozdział, od 26 do 28. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko tych, co mordują kłamstwem. Bo oni doskonale was mordują jak diabeł, ojciec kłamstwa, jak faryzeusza. Udają, ładnymi słówkami was wodzą i jeszcze płacicie im za swoją śmierć, a tu chodzi o wasze życie wieczne. Siewca nasiał prawdy, Chrystus, a oni wam sieją ferment. Także zobaczcie, Psalm 115, 146 chciałem. Psalm 146, trzeci i czwarty. Nie pokładajcie ufności w książęta, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuści go duch, wraca do prochu ziemi, nie idzie do nieba, do czysta, do piekła, do prochu ziemi. W tym dniu giną wszystkie zamysły jego. Czyli papież Jan Paweł II już nic nie może pomóc, ale gdzie padlina jest, tam sępy i kasa na nim leci, bo wy wierzycie w trupy umarłe, a sprawiedliwi nie pójdą do nieba, tylko na ziemi posiądą ziemię, 29. Sprawiedliwi posiądą ziemię. A Sodoma Gomora jest i teraz szukajcie sprawiedliwości w poprawdzie dla Chrystusa. Czyli jak? Żeby teraz poznać prawdę Chrystusa, to posłuchajcie, brat Bogdan nie chce dla was źle. Jak świadkowie staną na stojaczki, to spróbujcie swoją wiarę. Powiedzcie im, że Jehowa amerykański to nie jest ojcem Jezusa. Bo Jezus modlił się do swego ojca, nie mówił do niego Jehową, bo w przekładzie Nowego Świata nie znajdziecie, on się nie modlił Jehową, tylko ojcze. Jana 17, rozdział 1, werset. Także tu